Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry pani poseł. Witam pani redaktor, witam państwa. Jarosław Kaczyński w wywiadzie powiedział, że jest tak zadowolony i szczęśliwy, że od kilku dni kładzie się spać rano i całą noc, bo nie jest w stanie powstrzymać się przed świętowaniem. No powiem, że takiego prezesa to myśmy jeszcze nie znali. No być może, ja go widzę trochę i spotykam częściej, więc wiem, że jest dowcipny i szkoda, że tego państwo nie pokazujecie, bo może nie macie okazji, ale z nim naprawdę można i pożartować, a że się cieszy. No ja też widzi pani się uśmiecham i się cieszę. Natomiast odbieram wiele telefonów z takim stwierdzeniem świeżego powiewu, czystszego powietrza. No szczęście, dlatego że wiele osób ciężko na to pracowało, a poza tym mi się wydaje, że potrzebny był właśnie taki oddech. Ale to mówimy o Andrzeju Dudzie, ale czy świeżym powiewem będzie premier Jarosław Kaczyński? I co Jarosław Kaczyński ma na myśli, mówiąc, że wcale nie musi być premierem? No ale to proszę pytać pana Jarosława Kaczyńskiego. Ale pani to rozumie, to jest takie trochę puszczanie oka do tych ewentualnie zwolenników lub potencjalnych zwolenników PiSu, którzy może nie chcieliby głosować na Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że wiele mediów i dziennikarzy chciałoby wbić taki jeden tor Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o postępnego człowieka, o niezmieniającego poglądów, dyktatora. To jest nieprawda. I te mainstreamowe media niestety robią tą krzywdę nam, dlatego że mną straszyć, no pani Agnieszko, nie wybaczę, ale ja chyba taka straszna nie jestem, więc ten scenariusz no on jest krzywdzący i jeżeli Jarosław Kaczyński tak mówi, no to uwierzcie w końcu państwo, że to jest człowiek, który naprawdę potrafi przyznać rację innym, poddać się sugestiom, które są dla nas w ugrupowaniu Polski przede wszystkim najlepsze. Po prostu taka jest prawda, więc jeżeli chodzi o konkrety, to proszę zapytać pana Jarosława Kaczyńskiego, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest wiele czasu, jeżeli przed nami, jeżeli chodzi o wybory w tej chwili też parlamentarne, tak, to prawda. By tą kwestię omawiać. Szczególnie, że przed nami wakacja, to jest taki zazwyczaj był czas. Dla nas będzie pracowity, bo to jednak chyba będzie pracowity. Do wyborów. A pani zdaniem to Jarosław Kaczyński powinien być premierem i tacy ludzie jak Antoni Macierewicz, ministrem obrony narodowej, czy Anna Fotyga, ministrem spraw zagranicznych, czy wy powinniście się pozostawić na nowe twarze, to się mówi, na przykład młodsi, nowi, tacy nieograni w polityce? Znaczy ja kładę no, doświadczenie, duży nacisk, natomiast absolutnie jestem przeciwna stereotypom i przepisom komuś łatki i segregowaniu polityków, zwłaszcza PiSu, których kreuje się na niezbyt pozytywne osoby. To jest nieprawda. Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję o ministrach i kto ma nim być, to ja jestem gotowa z panią dyskutować po wyborach parlamentarnych. Natomiast być może pani minister Fotyga, albo pan Macierewicz, albo nawet ja, albo inne osoby nie są, mówi się, medialne. To znaczy nie są takimi osobami, gdzie się strzela i w 6 minut można wszystko omówić, zwłaszcza jeżeli chodzi to kwestii bezpieczeństwa, służb czy polityki zagranicznej. Pani minister Fotyga ma niesamowitą wiedzę, niesamowite doświadczenie i naprawdę polecam wsłuchać się w to, co mówi i zobaczyć co robi, bo to jest bardzo wartościowy polityk i zawsze będę bronić osób, które mają coś do powiedzenia, coś zrobiły, natomiast właśnie dlatego, że są aktywne i że coś potrafią, są atakowane i żeby poprzez tą chęć wyeliminowania ich z uczestnictwa w rządzie, bądź też tej polityce. No, z tym atakowaniem Anny Fotygi to bym trochę nie przesadzała. Faktem ale, jest, że Antoni to jest, ja jest bohaterem, zawsze będę bronić pani minister. Ciekawe jest, to jest ranking popularności polityków i okazuje się, że Paweł Kukiz wyprzedza w tym rankingu zarówno obecnego prezydenta, jak i przyszłego prezydenta. Pani się podoba ten Paweł Kukiz jakby z tym swoim przesłaniem i jednomandatowe okręgi wyborcze? Pani redaktor, ja z Pawełem Kukizem współpracowałem, jeżeli chodzi o powiernictwo polskie i patriotyczne piosenki, spojrzenie patriotyczne na problemy, które dotyczą Polski i Polaków w szerszym kontekście. Natomiast jeżeli chodzi już o politykę, partię polityczną, o tworzenie programu, układanie list, tworzenie partii politycznej, ja rozumiem, że oczywiście jest dla tej zmiany właśnie takie poparcie, co nie znaczy, że nie cieszę się jednak z wysokiego poparcia dla Andrzeja Dudy i polityków, którzy już na tej scenie długo są. Ale tutaj przyjdzie taki moment, że Paweł Kukiz będzie musiał się określić co do narkotyków, co do Unii Europejskiej, co do euro, co do bezpieczeństwa, co do kwestii, które być może in vitro, no tutaj w momencie tworzenia partii politycznej, no dla niektórych osób będą albo nie do zaakceptowane, albo będą popierały inną partię polityczną, bądź też w ogóle nie będą chciały uczestniczyć w wyborach. Bo tutaj już zaczynają się schody. Natomiast jeżeli chodzi o rankingi, to ja myślę, że dalej jest to, ja przyznaję Pawłowi rację, ta chęć zmiany, bo młodzi ludzie, których 8 pokoleń weszło w tej chwili, można powiedzieć, z
naszego punktu widzenia na scenę polityczną, czego Platforma nie zauważyła, to nie jest pokolenie, którym się straszy PiS-em i kimkolwiek. Oni chcą żyć. Oni chcą normalnie żyć, jak w każdym innym państwie, do którego muszą wyjechać, bo Platforma niestety ich do tego zmusiła. Oni chcą mieć dostęp do edukacji, chcą mieć pracę, mieć kredyt, założyć rodzinę. Z kredytu po prostu... to nikt nie chce mieć, ale musi. Dlaczego? Jak panią będzie stać, mi chodzi o to, jasne, że kogoś ma stać na normalne funkcjonowanie, bo wyjeżdża i jakoś może to wszystko zrealizować, więc generalnie to jest patrzenie... Wyjeżdża, bo tam są po prostu na zachodzie ale to pani ma odpowiedź. Pani ma odpowiedź. No i wtedy stać ich na te wszystkie elementy, pani poseł, o których to mówiliśmy. To byłoby dosyć ryzykowne obiecać Polakom, nie wiem, w tych czy w kolejnych wyborach, czy prezydenckich, czy parlamentarnych, zarobki jak w Wielkiej Brytanii. Czy ale nikt tam tego nie obiecuje, dlatego że to jest, nikt nie jest wróżką ani jasnowidzem z polityków. Raczej cudotwórcą. I cudotwórcą. Natomiast pani redaktor, jeżeli patrzy się tak jak obecny rząd, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, tak jak podsuwanie projektów przez prezydenta Komorowskiego, minister ma na drugi dzień mu dać projekt, który będzie satysfakcjonował wyborców, no to tak się polityki nie uprawia. Ja raczej, i tutaj panią zadziwię, bo też jest stereotyp, ja biorę przykład z Niemców i innych państw, które budują swoje, akurat tu trzeba brać z nich przykład, na 100, 200, przynajmniej na kilkadziesiąt lat. I tak powinien myśleć polityk. A skoro właśnie o Niemcach, bo chciałam też zapytać, jak o politykę zagraniczną. Jaka powinna być ta polityka wobec Niemców, jeśli chodzi o nowego prezydenta Andrzeja Dudę, bo wielokrotnie krytykowała pani jakby politykę Platformy Obywatelskiej. Tak, to takie miękkie podejście. Tak, dlatego, że jest wiele i to rozmowy i zespoły i okrągły stół i nasze spotkania między politykami polskimi i niemieckimi potwierdzają, że są problemy nierozwiązane. Sztuka nie polega na tym, tak jak Platforma Obywatelska, żeby mówić, objawienie, tak jak pana prezydenta przed wyborami, że nagle ustawa o innowacjach coś da przedsiębiorcom, no dobrze, tylko że nie dawa. Dudzie. No ale o Dudzie i polityce zagranicznej. Są elementy, które muszą być zrealizowane. Nawet strona niemiecka przyznaje, że nie realizuje traktatu o współpracy. To już jest 25 lat, więc nie świętowanie, tylko przyzwyczajanie strony niemieckiej, która niestety odzwyczaiła się od tego, że są elementy, które musi sprostać, czyli zacząć realizować. To są elementy, które związane są z Polakami właśnie funkcjonującymi w Niemczech. To jest sprawa w ogóle obronności i sfery bezpieczeństwa, bo oczywiście Niemcy, można przeczytać, prasę krytykują nas, że my tutaj nacisk na współpracę z NATO, prawda, kładziemy. Jest o czym rozmawiać. Jeżeli strona niemiecka do tej pory nie słyszała, nie mogła się do tego przyzwyczaić, że w ogóle jest problem i że strona polska chce cokolwiek... Duda będzie sprawę stawiał jakby na ostrzu noża? Nie stawia się. To tak nie można powiedzieć. Trzeba mieć przede wszystkim jakąś wizję, jakiś cel do zrealizowania i do tego strategię dostosować. Przecież nawet w Unii Europejskiej buduje się koalicje z innymi krajami, żeby wpłynąć na kraj trzeci, więc dobrze, tutaj akurat, jeżeli mogę skończyć, jest kwestia przypomnienia, powrócenia i rozpoczęcia rozmów o problemach, które są niezależnie od tego, że trzeba kontynuować te dobre stosunki, które są, ale jak powiadam, nie ma problemów. My musimy zacząć o tych sprawach, które trzeba po prostu dobrze załatwić, a Davida Camerona, i nie udawać, że ich nie ma. Przekonywać do tego, żeby nie organizować referendum za tym, że Brytyjczycy chcą być w Unii Europejskiej, czy nie? Czy na przykład w Polsce też zrobić takie referendum? Pani redaktor, ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, jak poszczególne kraje dbają o swoje interesy i nie robią pewnych rzeczy pod publikę, tylko w imię, nie mówię o stosunkach międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej, tylko zależy im również na interesie własnego państwa i dyskutują ze własnym społeczeństwem na temat, jak to ma funkcjonować w kontekście właśnie Unii Europejskiej, która pozwala im realizować te cele i kraj wzmacniać, czy nie. I my też tak powinniśmy patrzeć. Dobrze, ja nie jestem od tego, żeby Brytyjczykom... Się... Ja nie jestem od tego, nie jestem Brytyjczykiem, który... I nie mieszkam w Wielkiej Brytanii, żeby móc ocenić, czy oni mają pozostać i przeprowadzać to referendum, czy nie. To jest raczej słowo, które zostało dane przez polityków, którzy chcieli wygrać wybory i realizowania tych postulatów. Jeżeli, przecież w Szwecji też w innych krajach miała pani referenda, które albo nie chciały przyjąć euro, prawda, albo nie chciały wejść do Unii Europejskiej i pamiętamy te dyskusje. Inna, ale była nie presja, chcieć wejść, a chcieć wyjść. Ale to jest też bardzo poważna kwestia.
No i teraz jest właśnie dyskusja, bo myśmy ciągle dyskutowali, czy można w ogóle wyjść z Unii Europejskiej, czy nie. Pamięta pani? Ale to jest temat, który też powinien zostać podjęty w Polsce? No, mi nie o to chodzi, że powinien zostać podjęty, tylko ja chcę zwrócić uwagę, jak inne kraje potrafią, rozumiem, czy nam się podoba, czy nie, to potrafią w imię interesu własnego państwa, ale też funkcjonowania, bo przecież Wielka Brytania nie odwróciła się na pięcie i nie wyszła z Unii Europejskiej, tylko, przepraszam, być może ma coś do ugrania. Ja tutaj nie chcę wyrokować, ale ja tylko mówię, jak uprawia się politykę dla swojego państwa, żeby ono nie tylko w środku było silne, bo my w ogóle potrzebujemy tylko, żebyśmy w środku byli silnym państwem, ale również budowanie swojej pozycji na zewnątrz. A przywódcy innych państw muszą z panią dyskutować w imię tej jedności, do której nas ciągle przekonują. Pani poseł, wczoraj na sesji Rady Gdańska była awantura o Tadeusza Mazowieckiego. Tak. Mm-hmm. Tam chodziło o nadanie imienia szkole i radna PiSu Anna Kołakowska, też nauczycielka, co chyba też ważne w tej sprawie. Ważne. Powiedziała między innymi, ona ma zastrzeżenia co do tego, czy Mazowiecki powinien być patronem szkoły i tam przywołała, że w okresie stalinowskim był propagandystą tamtego systemu. Nazywał tam żołnierzy wyklętych zbrodniarzami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mocno zareagował między innymi... Tak, słyszałam w państwa audycję. Paweł Adamowicz. No i tak się właśnie zastanawiam. Ona mówi o kontrowersyjności wybierania polityków na patronów. No nie wiem, jak byli wybierani na patronów politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, to nikt nie miał do tego wątpliwości. A są jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego? Bo ja nie mam żadnych. Ja nie słyszałam, żeby ktoś miał wątpliwości. Natomiast co do Tadeusza Mazowieckiego. Ja powiem tak, nad faktami się nie dyskutuje. Ale ja Tadeusz Mazowiecki może być patronem szkoły w Polsce, czy w Gdańsku, czy nie? Ja pani próbuję odpowiedzieć. Ja skupiam się na wypowiedzi, która była skrytykowana przez pana prezydenta Adamowicza. Ja nad faktami nie dyskutuję. Ja mogę je omawiać z panią, ale ja pamiętam, że... Bo pan Mazowiecki to napisał i to można sprawdzić i tak było, więc ja nad tym nie dyskutuję. Ale pamięta pani, jakie oburzenie było również Platformy Obywatelskiej, że przypomniało się, że Günter Grass był Waffen-SS i jak nobliście można wypominać ten fakt. Pamięta pani, jak Donald Tusk mówił, że polskość to nienormalność, że mu to śmierdzi i tak dalej i też to przywoływano. To jest trochę uproszczenie takie. Nie, dlatego, dlaczego ja mówię o tym? Dlatego, że jeżeli chcemy dyskutować, kto co powiedział i kto zrobił i napisał, wydaje mi się, że to ja nie dyskutuję, a ja uważam, że nie. Bo ja nie dyskutuję nad tym, czy on to napisał, pani redaktor, czy nie. Pisało i mówiło w tamtych czasach rzeczy, których nie chcieliby się dzisiaj chwalić. Ja rozumiem, że niektórzy po 45 byli zaczadzeni komunizmem. Nie, nie przesadzajmy, nie o to chodzi. Ale, ja pamiętam, jak wytykano Jarosławowi Kaczyńskiemu, że coś tam gdzieś w jakiejś pracy magisterskiej chwalił. Pani. No ale co w związku z tym? Więc nikt nie podważa jakby jego dzisiejszej pozycji przez to, co napisał w pani pracy magisterskiej. Skupmy się na krytyce. Tadeusz Mazowiecki może być patronem skupmy szkoły. Skupmy się na krytyce tych słów, które zdaniem radnej Kołakowskiej nie. No więc, a mogę odpowiedzieć na to pytanie? Bo pani cały czas mówi, powiedział, no właśnie, powiedział, napisał, to wszystko jedno, czy powiedział, czy napisał. Okej, więc jeżeli pan Adamowicz uważa, że to jest nieprawda... Ale on tak nie powiedział. Ale jeżeli uważa... Jeżeli uważa, to niech to zweryfikuje. Natomiast niech nie mówi, że pani Kołakowska nie powinna uczyć historii i nie powinna nawet być radną i tak dalej. Nie krytykuje tylko za to, że przywołała coś, co było faktem. Natomiast ja nie będę podejmować za radnych Gdańska. Ale pytam opinię. No to ja mówię, ja nie będę za radnych Gdańska podejmować, bo to oni mają przecież podjąć tą decyzję. Nie ja, ja nie jestem radną opinię. Gdańska. Czy Tadeusz Mazowiecki może być patronem szkoły, pani zdaniem, czy nie? Jeżeli ja bym miała głosować, to na pewno bym się nad tym ciężko zastanowiła, ale nie będę teraz tego rozstrzygać, dlatego że ja takiego dylematu nie mam. Ja za patronów na pewno mogłabym podać Pileckiego, albo nawet, o którym pani mówi, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, co do którego nie ma wątpliwości, że był wielkim Polakiem i mężem stanu. Na naszym radiowym Facebooku pan Artur zadaje pytanie pani, czy się pani wybiera jutro na Marsz Równości w Gdańsku? Ja może tylko dodam, że jest organizowany przez organizację LGBT. To jest taki pod hasłem między innymi tęczowych rodzin. Wiem, też wczoraj słuchałam wywiadu z prezydentem miasta Słupska, ale ja się nie wybieram na ten marsz. Ale jest pani za? Czy przeciw?
ja nie jestem za legalizacją przynajmniej propozycji, które są zawarte w ustawach, w propozycjach przedstawiane przez to środowisko, czyli... Czy SLD i Ruch Palikota, bo to właściwie są tak? Nie jest przecież tajemnicą, że my mamy inne poglądy na ten temat i zbyt daleko idące propozycje absolutnie są sprzeczne z polską konstytucją, więc dla mnie komórka rodziny składająca się z kobiety i mężczyzny jest bardziej bliska sercu. Ale jakaś ustawa o związkach partnerskich powinna być w Polsce, czy nie, która by mi tam umożliwiła to, czego tam Ale o czym co mówią? Ma umożliwić, bo z tego co wiem, to na podstawie dzisiejszego prawa te pary nie mają problemu z funkcjonowaniem w Polsce. No, twierdzą, że mają. One akurat twierdzą, że mają. Ja nic o tym nie wiem. Czy one tak twierdzą, no to wystarczy poczytać albo posłuchać. No, ale te środowiska wiele rzeczy twierdzą i czasami wprowadzają nas w konfuzję i ja nie chciałabym, żebym to ja, która miała męża, ma dwoje dzieci, chodzi do kościoła i jest przeciwko adopcji, zresztą nie tylko ja, bo pary homoseksualne też są przeciwko adopcji i wychowywaniu przez te pary dzieci. Nie mówimy teraz o adopcji dzieci. Czuła się skrępowana, że tak żyje już... jak żyje, więc ja akurat i moje ugrupowanie polityczne jest za zapisami, które obecnie znajdują się w konstytucji, natomiast na marsz, jak powiedziałam, się nie wybieram. Nie jest to środowisko bliskie mojemu sercu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.